Jeżeli trenujesz na siłowni od jakiegoś czasu, to na pewno nie są ci obce schematy typu 3x8, 4x10, czyli te najbardziej standardowe kombinacje serii i powtórzeń, jakich możesz użyć w swoim treningu. Wiesz też pewnie doskonale, że jeżeli chcesz budować masę mięśniową, to warto trenować blisko upadku mięśniowego, aby zawsze mieć pewność, że trenujemy odpowiednio ciężko i dajemy mięśniom odpowiednio duży bodziec do wzrostu. Co jednak w sytuacji, w której dajmy na to pierwszą serię robisz na przykład na 10 powtórzeń z docelowym obciążeniem, ale później zmęczenie jest już na tyle duże, że w kolejnych seriach udaje Ci się zrobić tylko 8, 7 czy nawet 6 powtórzeń. W dzisiejszym odcinku odpowiem na to pytanie i dam Ci gotowe rozwiązania właśnie na takie problemy. Pokażę Ci dwie metody konfiguracji serii, powtórzeń i obciążenia, które pozwolą Ci na to, aby każdy trening był dopięty, a efekty lepsze. Na początek, aby nie było niedomówień, zacznijmy przede wszystkim od tego, że standardowe serie nie są złe. Dla osób początkujących są wręcz dużo lepszą opcją, ponieważ same umiejętności nie są jeszcze bardzo rozwinięte i takie osoby nie będą trenować na tyle ciężko, aby męczyć się z serii na serię tak bardzo, jak osoby minimum średnio zaawansowane. U tych drugich jednak podejście oparte o standardowe serie może być zarówno super opcją, ale również może prowadzić do tego, że nie będziemy w stanie zrobić wszystkich serii lub że będziemy trenować za lekko, jeżeli zbyt mocno zafiksujemy się na ilości powtórzeń. Aby zachować jakiś złoty środek, a jednocześnie wprowadzić nieco urozmaicenia do swojego treningu, warto znać jakieś alternatywne metody wprowadzania serii, które również w bardzo łatwy sposób można zaplanować. I pierwszą taką metodą będą serie schodkowe, czyli serie, w których obciążenie z serii na serię powoli rośnie. Zapis będzie identyczny jak dla serii standardowych, czyli przykładowo 4 serie po 10 powtórzeń. Tym czym jednak różni się ta metoda to to, że pierwszą serię zaczynamy lekko poniżej swoich możliwości na 10 powtórzeń, a w kolejnych seriach zwiększamy ciężar o 2-3%, tak celując ciężarem końcowym, aby w ostatniej serii dojść w granicę upadku mięśniowego, czyli zachować najwyżej jedno powtórzenie w zapasie. Zasada jest tutaj prosta, jeżeli uda Ci się wykonać wszystkie powtórzenia w danej serii, to na kolejną serię podnosisz ciężar o 2-3%. Jeżeli zrobisz w ten sposób wszystkie serie, to drugi tydzień zaczynasz z obciążeniem, które wcześniej było używane przy drugiej serii i tak dalej. Jeżeli jednak w którejś serii nie uda Ci się zrobić założonej liczby powtórzeń, to na kolejną serię już nie zwiększasz obciążenia, a następny trening zaczynasz z tego samego punktu, próbując progresować ilością powtórzeń. Generalnie dobrą praktyką tutaj jest takie planowanie obciążeń, aby pomiędzy pierwszą a ostatnią serią było do 10% różnicy. Taki układ powinien przede wszystkim pozwolić na zachowanie ciągłości progresji, a przy okazji dać odpowiednio mocny bodziec treningowy. W praktyce bardzo często wiele osób będzie w stanie użyć większych obciążeń w ostatniej serii, niż użyłoby normalnie przy klasycznym podejściu. Drugą metodą planowania będą serie z malejącymi powtórzeniami. W tej metodzie z każdą kolejną serią ilość powtórzeń spada, ale ciężar rośnie, dzięki czemu możemy zachować wyższą, średnią ogólną intensywność. I takie serie możemy wprowadzać na wiele różnych sposobów, zaczynając od takich dużych różnic jak 20, 15, 12, 10, po zdecydowanie mniejsze jak 9, 8, 7, 6, czy 5, 4, 3, 2, 1. Jako przykład weźmy 5 serii po 8, 7, 6, 5 i 4 powtórzenia. Taki schemat powtórzeń zakłada, że ciężar startowy jest delikatnie poniżej możliwości na 8 powtórzeń, a ciężar powinniśmy z każdą serią zwiększać o 2-3%. Dobrą praktyką tutaj jest zaczynanie pierwszej serii od takiego obciążenia, aby kolejne skoki pozwalały na wykonanie wszystkich założonych powtórzeń. Jeżeli zaczynasz trenować tą metodą i od razu pomimo odpowiednich przerw wypoczynkowych którejś z serii nie udało się wykonać, to znaczy po prostu, że ciężar startowy w pierwszej serii był nieco za duży. No i dalej wygląda to tak, że jeżeli w pierwszym tygodniu uda Ci się zrobić wszystkie serie i wszystkie powtórzenia, to w kolejnym tygodniu w pierwszej serii zwiększasz ciężar od 2 do 5%. Jeżeli coś jednak pójdzie nie tak, to kolejną sesję treningową zacznij z tym samym obciążeniem i próbuj po prostu progresować liczbą powtórzeń. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kiedy stosować dany schemat. Serie standardowe oraz serie schodkowe powinny tak naprawdę stanowić bazę Twojego treningu i możesz ich z powodzeniem używać zarówno w fazach, w których akumulujesz objętość treningową, jak i wtedy, kiedy głównym celem jest intensywność. Z uwagi na większy nacisk na rosnący ciężar, serie z malejącymi powtórzeniami będą natomiast nieco lepszym wyborem dla faz intensyfikacji treningu. Niezależnie jednak od tego, który schemat wybierzesz, upewnij się najpierw, że w Twoim treningu zostały zaadresowane inne kluczowe elementy, które mają ogromny wpływ na Twoje efekty i o których mówiłem tutaj.